Witajcie kochani! Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Kawy z Koko i tym razem porozmawiamy o nieśmiałości. Tak, dobrze słyszeliście, opowiem Wam moją historię. Jak to się zaczęło? Kiedy? Dlaczego? I czy pokonałam nieśmiałość? Czy nadal z nią walczę? Jeśli macie ochotę chwilę posłuchać i dowiedzieć się, jaka jest moja historia, która być może komuś z Was pomoże, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Nie jestem psychologiem i tym bardziej nie znam się na psychologii, więc nie jestem też w stanie Wam powiedzieć, czy nieśmiałość jest cechą, którą nabywamy podczas życia, czy rodzimy się jako osoby nieśmiałe. Jak to wyglądało u mnie? Otóż ja jako małe dziecko, kilkuletnie, nie byłam nieśmiała. Uwielbiałam bawić się z dziećmi, byłam spokojna, ale też momentami rodził się we mnie taki diabełek. To też było widać w domu, w momencie kiedy urodziła się moja siostra, ja już miałam wtedy 6 lat, momentami gdzieś tam te różki się pojawiały. Natomiast ta nieśmiałość zaczęła się rodzić we mnie, budować we mnie od momentu, kiedy moi rodzice oznajmili mi, że przeprowadzamy się z małego miasta do dużego miasta. Pojawiła się właśnie wtedy ta decyzja, ale pojawiły się też inne emocje. Przerażenie, smutek, żal, no i przede wszystkim strach. Wiedziałam, że muszę zostawić wszystkich moich znajomych, wszystkie moje koleżanki, kolegów, szkoła, przyjaźnie, które już tam gdzieś się budowały. Musiałam porzucić szkołę, zmienić szkołę, środowisko, w którym przebywałam. No i przerażało mnie to, że przenoszę się z tego małego miasta, które już tak dobrze znam, które kocham, w jakieś nieznane zakątki, do miasta, które wydawało mi się wtedy ogromne, nie do ogarnięcia. To było coś strasznego. Oczywiście moi rodzice bardzo mnie wtedy wspierali, twierdzili, że sobie poradzę, że dam radę, ale tak nie było. Bo to, co mówili rodzice, to jest jedno, a ja w wieku 11 lat myślałam zupełnie inaczej, jako taka typowa nastolatka, nie słuchałam za bardzo moich rodziców, no i to się niestety później na mnie odbiło. Przenieśliśmy się do stolicy, pierwszy dzień szkoły, przerażenie, strach w żołądku, poszłam do tej szkoły, no i niestety, nie było tak, jakbym chciała. Te wszystkie emocje, które się we mnie kumulowały przez tych kilka miesięcy, od momentu, kiedy dowiedziałam się, że będzie ta przeprowadzka, sprawiły, że pierwszy dzień szkoły i potem następny i tak było już praktycznie do końca podstawówki, budowały we mnie z jednej strony wstyd, że pochodzę z małego miasta, że nie posiadam tego, co posiadają inne dzieci, że nie mam jakichś markowych ciuchów, że inaczej się wypowiadam, że nie zwracam na to uwagi, ale też to, że na samym początku nikogo nie znałam, nie wiedziałam, jak zagadać do tych nowych dzieci, jak się z nimi poznać bliżej i było mi naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Dodatkowo sytuację pogarszały dzieciaki w podstawówce, które śmiały się ze mnie, które mnie nie akceptowały. Często słyszałam przezwiska w stylu wieśniara. I to też powodowało, że idąc do tej szkoły zawsze miałam spuszczoną głowę. Zawsze bałam się, co mnie spotka każdego dnia. Oczywiście przez tych kilka lat podstawówki zawiązałam znajomości z kilkoma osobami, ale to nie było to. Cały czas miałam wrażenie, że te dziewczyny lub ci chłopcy patrzą na mnie zupełnie inaczej, że jednak jestem z tego małego miasta, że jestem inną osobą. I to się nie skończyło w momencie, kiedy poszłam do liceum. Nie. Tutaj był kolejny problem, no bo znowu zmiana szkoły. Znowu otoczenie zupełnie inne, coś czego nie wiem, czego nie mogę się spodziewać. Znowu ten strach, znowu to przerażenie, znowu te obawy, jak to będzie. Jak to będzie wyglądało, czy mnie zaakceptują, czy mnie polubią. I przez to też, że właśnie te wszystkie emocje się we mnie kumulowały i zbierały każdego dnia, ja nie patrzyłam na szkołę, na nowe znajomości jako przygoda, coś fajnego, zobaczymy jak to będzie. To wszystko tłamsiło tą moją samoakceptację. Ja się czułam gorszym człowiekiem,
i przez to też bałam się do tych ludzi wychodzić naprzód, wyciągać do nich rękę. W liceum właśnie też tak było. Przez 4 lata liceum było mi naprawdę ciężko. Nie byłam w stanie podjąć takich naprawdę wspaniałych przyjaźni. Nawet na lekcjach bałam się podnieść rękę, bałam się o cokolwiek zapytać. Kiedy znałam odpowiedź, to też się nie udzielałam. Nie należałam do tej grupy popularnych licealistów, wstydziłam się brać udział w WF-ie. No, mogłabym wam tutaj opowiadać i opowiadać. Wyobraźcie sobie życie takiego nastolatka z albo nastolatki z amerykańskich filmów, która gdzieś przewija się między korytarzami, pomiędzy ludźmi, zawsze z opuszczoną głową, gdzieś te włosy tutaj zaciągnięte, gdzieś tam zawsze przechodzę niezauważona. Tak to mniej więcej u mnie wyglądało. No i później pojawiły się studia. Pierwsze moje studia. Byłam bardzo podekscytowana. To już nie był ten wiek, co wcześniej jako nastolatka. Troszkę inaczej na to wszystko patrzyłam. Miałam już w głowie jakieś swoje pierwsze plany. Ale niestety studia okazały się, te pierwsze studia również okazały się porażką. Było mi ciężko, bo wybrałam studia zaoczne, a w międzyczasie poszłam do mojej takiej pierwszej poważnej pracy. Zaczęłam pracę w windykacji, w bardzo dużej korporacji i było mi bardzo, bardzo ciężko, bo nie dość, że chodziłam na te studia i musiałam naprawdę bardzo dużo nadrabiać, bo były one wymagające, dużo prawa, dużo ekonomii i tak dalej, to wyobraźcie sobie, że w tej mojej pierwszej pracy pojawił się mobbing. Już wam kiedyś o tym wspominałam, że no niestety moja pierwsza taka poważna praca trwała kilka miesięcy, prawie rok, aż w końcu musiałam dać sobie na wstrzymanie, bo w późniejszych fazach tej mojej pracy stres objawiał się tym, że ja go zajadałam, bardzo dużo tyłam, codziennie płakałam, pojawiła się ta depresja, to się nasiliło jeszcze dodatkowo z uczelnią, ze studiami. No i teraz wyobraźcie sobie, tych kilka lat mojego życia, naprawdę dobrych kilka lat, wpływały na mnie jako na człowieka bardzo źle. Tak jak wspomniałam, był stres, były te negatywne emocje, lęk, strach, obawy. To wszystko sprawiało, że ja też byłam osobą nieśmiałą, która bała się wychodzić do ludzi, bała się rozmawiać, zaczepiać, uczestniczyć w takim życiu integracyjnym, jeżeli chodziło o moją pracę. Bałam się też przeciwstawić komukolwiek, już tak jakby w dorosłym życiu, no bo studia zaczynamy po 18. Czyli w momencie, kiedy pojawił się ten mobbing, ja chodziłam ze spuszczoną głową, płakałam po kątach, przeżywałam to w domu, ale nie potrafiłam zareagować. Dziś często o tym się mówi i o tym się wspomina, że kiedy pojawiają się właśnie takie negatywne emocje ze strony z pracy, na przykład od pracowników, czy też pojawia się to bulizmo w szkole, to powinniśmy na to reagować. Powinniśmy iść do jakiegoś psychologa, rozmawiać o tym z rodzicami, z bliskimi osobami, a ja nie potrafiłam. Ja się wstydziłam tego, bałam się tego, nie chciałam o tym rozmawiać. Miałam przekonanie, że jeżeli powiem, że coś takiego się dzieje, że ktoś mnie krytykuje, że ktoś źle na mnie wpływa, to ta osoba, której będę prosić o pomoc, po prostu mnie wyśmieje. To wszystko było właśnie w mojej głowie. I kiedy to się zaczęło zmieniać? To się zaczęło zmieniać w momencie, kiedy wpadłam w zupełnie nowe towarzystwo. Towarzystwo muzyków. Ludzi bardzo otwartych, pełnych pasji, emocji. Ludzi, którzy zaczęli pokazywać mi świat z zupełnie innej strony. Zmieniłam pracę. Był to też taki moment, kiedy przebywałam tak naprawdę w tym środowisku muzyków, w studiu muzycznym 24 godziny na dobę.
I tutaj z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić Wojtka, który doskonale o tym wszystkim wie. I to byli ludzie, którzy dawali mi taką, słuchajcie, siłę. Oni nie patrzyli na mnie jako na kogoś gorszego, kogoś z mojego miasta. Ich to w ogóle nie interesowało. Oni patrzyli na mnie jako na swojego przyjaciela, kogoś, kto może w ich życie coś wnieść, jakieś emocje, być dla nich jakąś inspiracją. Te swoje przeżycia i doświadczenia mogą być dla nich właśnie czymś, co sprawi, że będą mieli natchnienie. I to było niesamowite. Ja zaczynałam żyć w tym środowisku i poznawać go od środka. Oczywiście imprezy i cała reszta też miały tutaj swoje miejsce, ale ja czułam w środku, że żyję. Mimo wszystko ta nieśmiałość cały czas gdzieś tam we mnie siedziała. I kiedy rozwijałam się już jako kobieta, poznawałam te nowe okoliczności, były we mnie te, w moim życiu pojawiały się nowe okazje i nowe doświadczenia, nowi ludzie, którzy opowiadali mi o swoich przeżyciach, którzy te przeżycia potrafili przekazać właśnie w postaci słów, jakiejś muzyki, to ja zaczęłam się też sama tak jakby otwierać i napędzać, bo dochodziło do mnie to, że to, co jest moim doświadczeniem, czyli te wszystkie moje doświadczenia i to, co ja przeszłam i te wszystkie uczucia sprawiają, że jestem takim, a nie innym człowiekiem i mogę to w jakikolwiek sposób wykorzystać. I zaczęłam w ten sposób na to patrzeć. Każdego dnia uczyłam się czegoś nowego, ale też każdego dnia starałam się walczyć z tą swoją nieśmiałością, powtarzać sobie, że świat jest przede mną otwarty, że mogę, że muszę znaleźć jakąś pasję, że muszę zacząć się rozwijać, że muszę myśleć o sobie bardziej pozytywnie i nie napędzać się w tych wszystkich negatywnych emocjach. I tak było codziennie. Każdego dnia pracowałam nad tym, żeby było lepiej, aż słuchajcie, do pewnego dnia, kiedy pojawił się on, kiedy pojawił się Max. I to był taki okres przejściowy pomiędzy spokojnym życiem, a pomiędzy tym, co się tym takim nerwowym, bardzo nieśmiałym życiem. Ten okres przejściowy ja bym nazwała takim okresem buntu, który w moim przypadku pojawił się naprawdę bardzo późno, bo to było w wieku praktycznie 19 lat i trwało no mniej więcej rok, ten okres buntu. Ale ten okres buntu bardzo dużo mnie wtedy nauczył. No i pojawia się Max. Pojawia się zupełnie kolejna nowa perspektywa, zupełnie coś nowego. Człowiek, który jest pełen pozytywnych emocji i pokazuje je każdego dnia. Osoba, która zaczyna mi uświadamiać, że życie jest piękne. Kolejna osoba, słuchajcie, że życie jest piękne, że trzeba z niego korzystać, że problemy da się rozwiązać, że to, co powinno nas martwić, to jest tylko i wyłącznie ciężka choroba i śmierć. Także sami widzicie, że ja zaczynam wchodzić tak naprawdę w to wszystko, zaczynam poznawać inną kulturę, troszeczkę inaczej. Potem jest pierwszy wyjazd do jego rodziny, kiedy ja widzę tych radosnych ludzi, cieszących się życiem, którzy nie patrzą na mnie jako na wroga, na osobę obcą, którzy dają mi motywację do tego, żeby zacząć mówić po włosku, żeby się przełamać, żeby przełamać mur, który ja też na początku miałam w związku z nauką języka włoskiego. To, że ta moja nieśmiałość właśnie się tutaj pojawiała, kiedy umiałam już język w takim stopniu, że rozumiałam dosyć sporo i mogłam mówić, pojawiał się ten mur, że ja jednak wstydziłam się otworzyć i zacząć mówić, nawet źle gramatycznie, ale wstydziłam się, tak? Także tutaj pojawiają się ludzie. I tak, słuchajcie, jest do dnia dzisiejszego. Do dziś. Nieśmiałość i wstyd, które według mnie, i jeszcze lęk, to są takie trzy cechy, które pojawiają się wspólnie, do dziś mi towarzyszą. Nie są już tak mocne jak kiedyś, nie są już tak widoczne we mnie jak kiedyś, ale są. Pojawiają się w różnych momentach mojego życia. Tak na przykład zaczęło się, kiedy przed otworzeniem mojego kanału tutaj na YouTube, miałam bardzo duże obawy i znowu pojawiał się wstyd,
pojawiała się ta nieśmiałość, jak to będzie, czy dam radę, ten lęk, a co będzie, kiedy ludzie zaczną mnie krytykować i wtedy znowu powrócą te wszystkie wspomnienia i ja znowu zamknę się w sobie. Ale z drugiej strony był obok mnie ktoś, kto mnie napędzał. Były moje koleżanki ze studiów, które mówiły: Anita, dasz radę, spróbuj, nic nie szkodzi, spróbuj. A byli moi bliscy, moja siostra, która też mówiła: no na co czekasz? Słuchaj, nie uda się, to się nie uda, ale spróbuj. I to wszystko sprawiało, że jakoś szło do przodu, jakoś tam się coś udawało, coś znowu pojawiała się ta iskierka. Wyobraźcie sobie, że na przykład u mnie nieśmiałość pojawiała się w momentach, kiedy musiałam, a tutaj dam wam przykład, kiedy musiałam zadzwonić do kliniki, umówić się na jakieś badania. To wyobraźcie sobie, że ja brałam za ten telefon, wiedziałam już, wciskałam numer i w tym momencie się blokowałam, bo pojawiał się znowu wstyd i lęk, żeby się odezwać do tej osoby po drugiej stronie telefonu. To nie jest normalne, ale u mnie tak było. Tak samo ta nieśmiałość pojawiała się w momencie, kiedy musiałam o coś zapytać w sklepie. Tak, dobrze słyszycie. Musiałam zapytać na przykład o rozmiar czegoś. Wstydziłam się i byłam tak nieśmiała, że wolałam nie pytać, brać i później oddawać, niż po prostu zadać komuś pytanie. Też bardzo często w tej nieśmiałości pojawiał się u mnie taki pojawiało się słowo przepraszam, które nie było kierowane do drugiej osoby na zasadzie, że chcę kogoś o coś zatrzymać, zapytać i wtedy kieruję przepraszam, tylko to było takie przepraszam pełne wstydu i pełne nieśmiałości, że ja jednak muszę kogoś przeprosić o to, żeby w czymś mi pomógł. W ogóle do dziś jestem taką osobą, która z tym walczy, która boi się prosić, wstydzi się prosić, tak. Dla mnie to jest jeszcze taki mur, coś takiego niepojętego, czego nie jestem w stanie jeszcze aż tak bardzo przeskoczyć, bo jak mam prosić kogoś o coś, to zaczyna się znowu tutaj 10 tysięcy pytań, zaczyna się znowu obawa, zaczyna się lęk, zaczyna się ten wstyd, że ktoś mnie odrzuci, że ktoś źle zareaguje. Także widzicie, tak to u mnie dziś wygląda. Na pewno na walkę z nieśmiałością nie ma złotego jakiegoś rozwiązania, nie ma sekretu, który mogłabym wam dzisiaj zdradzić i powiedzieć: słuchajcie, zróbcie tak, będzie super, dacie radę, zwalczycie nieśmiałość z dnia na dzień. Nie ma czegoś takiego. Walka z nieśmiałością jest długą i czasami będzie wyczerpującą walką. Musicie przejść naprawdę sporą drogę. Musicie doświadczyć pewne rzeczy i pewne rzeczy też zrozumieć. Na pewno wszystko to, co pomaga nam walczyć z nieśmiałością, to jest to, co nas kształtuje każdego dnia. To są też ludzie, którzy nas otaczają. Bo jeżeli będziemy samotni i zostaniemy w tej naszej nieśmiałości, to tak będzie i tak będziemy trwać przez całe życie. Natomiast jeżeli ktoś wyciągnie do nas rękę lub będzie nas wspierał, będzie nas napędzał, to wtedy też my będziemy czuć się lepiej i będziemy mieć tę chęć do walki. Na pewno pomagają w tym bliscy, na pewno pomaga rodzina, pomagają przyjaciele. Otworzyć się nam, rozmawiać o tym, co nas w środku siedzi. Bo właśnie, rozmowa to jest też coś, na co powinniście zwrócić uwagę. Nie kumulujcie tych swoich negatywnych emocji w środku. Zacznijcie rozmawiać. Dziś bardzo popularne są psychoterapie, właśnie rozmowy z psychologiem. Nawet już w tym okresie przedszkola, okresie szkolnym, podstawówki, można zwrócić się do psychologa z jakimiś tam swoimi problemami. Oczywiście też nikt nie musi o tym wiedzieć, kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, ale też to zwalczanie nieśmiałości i tak jakby odwaga, która się pojawia w tym etapie, pojawia się z wiekiem, to też mogę wam potwierdzić. Im jesteśmy starsi, tym inaczej patrzymy na świat i na wszystko to, co nas otacza. Inaczej
poznajemy i smakujemy różnego rodzaju doświadczenia. Inaczej też przeżywamy pewne emocje. I na pewno patrząc na siebie jako nastolatkę dzisiaj, stwierdzam, że przesadzałam, że mogłam coś zrobić, że mogłam sobie w pewnych sytuacjach poradzić, ale dziś jestem dorosłą kobietą i tak jak mówię, widzę to zupełnie inaczej. I nie myślcie sobie tak, że ja dzisiaj akceptuję siebie w 100%, na takiej zasadzie, że nic dla mnie nie stoi na przeszkodzie, wszystko jest dla mnie otworem, ze wszystkim sobie poradzę i w ogóle jestem najwspanialszym człowiekiem na świecie. Aż tak nie, bo nieśmiałość w pewnych momentach też się pojawia. Obawy się pojawiają, ten lęk gdzieś tam zawsze siedzi. To nie jest tak, że ja tryskam codziennie energią i mam wrażenie, że jestem w stanie przenieść górę. Nie, kochani. Są pewne emocje, które zostały mi jeszcze z czasów dzieciństwa, z którymi cały czas walczę. Ta nieśmiałość gdzieś tam jeszcze we mnie siedzi, ale to jest codzienna walka poznawania siebie, swoich emocji i przeżywania ich w zupełnie inny sposób. Też dużo wychodzi z naszej głowy. To, co myślimy, jak myślimy, rozumujemy w pewien sposób, to też sprawia, że pewne czynności wykonujemy inaczej. O, więc jeżeli ja na przykład mam jako osoba nieśmiała zadzwonić pod jakiś tam numer, to ja już nie patrzę w ten sposób, co ta osoba druga sobie o mnie pomyśli, tylko już myślę zupełnie inaczej. No przecież ta osoba mnie nie widzi, tak? Ona nie wie, kim jestem, nie zna mnie, więc co może sobie pomyśleć? Och, dosyć długi wywód dziś. Mam nadzieję, że dla Was zrozumiały. Też troszeczkę poznaliście moją historię, jak to u mnie wygląda z tą nieśmiałością. Kiedy to się zaczęło i jak to wyglądało przez większość tak naprawdę mojego życia. Bo dziś mam 35 lat, to się zaczęło w wieku 11 lat i tak naprawdę jeszcze do końca się nie skończyło. Ta nieśmiałość cały czas, tak jak powiedziałam, gdzieś we mnie jest. Ale dziś jestem osobą silniejszą. Patrzę na wszystko zupełnie inaczej. Otaczają mnie wspaniali ludzie, którzy dają mi siłę do tego, żeby z tą nieśmiałością walczyć, nawet jeżeli o tym nie wiedzą, że gdzieś ta nieśmiałość we mnie jest. I mam nadzieję, że tą moją historią i tym dosyć długim wywodem będę mogła komuś pomóc, albo też inaczej spojrzycie, właśnie wy, osoby nieśmiałe, inaczej spojrzycie na swoje życie, poprzez moją na przykład historię i zaczniecie rozglądać się wokół siebie i patrzeć na świat troszeczkę inaczej i na wasze życie, bo pamiętajcie, życie jest tylko jedno, mamy tylko jedno życie i wszystko zależy od nas, jak my to życie przeżyjemy, czy przez całe życie będziemy nieśmiali i będziemy chować się po kątach, zakrywać swoją twarz i udawać, że nas nie ma, czy zaczniemy korzystać z tego, co to życie nam daje. Kochani, takim akcentem kończę dzisiejszy filmik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i jak zawsze zapraszam na kolejny odcinek Kawy z Koko.